Witam Was, moi drodzy. Dziś, tak jak Wam wczoraj obiecałam, pokażę Wam moje właśnie wczorajsze bardzo udane zakupy. I teraz zrobiłam sobie akurat przerwę w sprzątaniu. Sprzątania już w dzisiejszym filmiku nie będzie, bo było go dosyć sporo we wczorajszym filmiku. Natomiast oprócz dzisiejszych zakupów pokażę Wam jeszcze ozdoby świąteczne, które ściągnęłam ze strychu i które będę segregować. I zostawię te, którymi udekoruję dom. Mam tutaj paragony, więc od razu też będę Wam mówić, co ile kosztowało. I zacznę może od awokado, które kosztowało 3,49. Kiedyś awokado nie byłam w stanie przełknąć, dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby go nie było u nas w lodówce. Kupiłam również mleko bez laktozy, które zabiorę ze sobą do moich rodziców, bo nie wiem, czy tam na wsi takie mleko dostanę. I mleko kosztowało 2,59. Kupiłam również kolejne opakowanie mojej ulubionej herbatki imbir ze skórką limonki. Możecie wierzyć lub nie, ale ja już jedno opakowanie tej herbaty wypiłam. I będąc właśnie wczoraj w Lidlu, zauważyłam inną herbatkę z imbirem tej samej firmy. Tym razem jest to imbir z rokitnikiem. Wczoraj ją próbowałam i jest naprawdę bardzo smaczna. Te herbaty mają dosyć ostry smak, natomiast powiem Wam, że tak jak Wam mówiłam w którymś tam filmiku, ja nie przepadam za herbatami owocowymi, natomiast te naprawdę mi smakują. I świeże litchi, które kosztowały 4,83, które uważam, że są naprawdę bardzo smaczne i od czasu do czasu można sobie taki owoc przegryźć. I kupiłam również dwa kremowe żele pod prysznic dla mojej mamy. Te żele kosztowały 2,99. Pierwszy to jest jaśmin i malina. Ten żel pokazywałam Wam w jednym z moich vlogów. I drugi to pomarańcza i goździki. Wiem, że są jeszcze w sprzedaży dwa inne zapachy. I tu mamy 500 ml. Kolejna rzecz z Lidla to są skarpetki. Trzy pary. I te skarpetki kosztowały 12,99. Tutaj mamy takie skarpetki z Mikołajami. Następne są w paseczki. I trzecia para jest zielona w prezenty. Następna rzecz, którą kupiłam, a której szczerze mówiąc nie planowałam kupować, ale bardzo mi się spodobała i pomyślałam sobie, że zobaczę, jak się sprawdzi, jeśli po praniu nic się z nią nie będzie działo, to jeśli będzie w następnej sprzedaży w Lidlu, to kupię kolejną. A mowa tutaj o piżamie, która ma długie spodnie i również długi rękaw. Ona jest welurowa, tu mamy 72% bawełny, 28% poliestru. Spodnie są w takie różowe groszki i tak jak mówię, mam nadzieję, że się sprawdzi i będę mogła kupić sobie kolejną taką piżamkę w Lidlu. I ostatnia rzecz z Lidla to jest coś, co jest już u nas sprawdzone. Kupujemy to od jakiegoś czasu dosyć regularnie, zawsze kiedy pojawia się w sprzedaży, natomiast nie planowałam zakupu tym razem pościeli. Natomiast jak już ją zobaczyłam wczoraj, to pomyślałam sobie, dobra, biorę. I to jest pościel bawełniana, to jest akurat rozmiar 220x200 z dwoma poszewkami na poduszki, jest ona w gwiazdki, jest dwustronna i ta pościel kosztowała 75 zł. I to byłyby wszystkie rzeczy z Lidla, teraz pokażę Wam rzeczy z Pepco. Pierwsza rzecz z Pepco to są takie ptaszki styropianowe z brokatem. Ja je po raz pierwszy zobaczyłam na filmiku u Ani z kanału Malinowa. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam, że są w sprzedaży w Pepco. I jeden taki ptaszek kosztował 1,99 zł. Myślę, że bardzo ładnie będzie wyglądał przyczepiony do gałązki na choince. I ostatnia rzecz z Pepco to jest coś, co chciałam kupić sobie już chyba od miesiąca. Natomiast za każdym razem, kiedy byłam w Pepco, kupowałam zupełnie coś innego. Natomiast tym razem pomyślałam sobie, że to jest idealny moment, aby kupić właśnie takie kapciory, które kosztowały 19,99. Kapciory, bamboszki, ja tak nazywam kapcie. Akurat ostatnio właśnie wyrzuciłam moje stare kapcie, więc pomyślałam sobie, że no, przyszedł moment idealny, żeby właśnie kupić nowe. I to byłyby wszystkie rzeczy z Pepco. Teraz pokażę Wam to, co kupiłam w Kiku. W Kiku bardzo często kupuję różnego rodzaju skarpetki, dlatego że one są jakościowo nawet całkiem ok, nic się z nimi nie dzieje po praniu, natomiast są one bardzo tanie i kupiłam zarówno skarpetki dla siebie, jak i dla mojej mamy i dla mojego taty. Dla mojej mamy kupiłam takie kremowe, różowe paseczki oraz czarne i te skarpetki kosztowały 1,99 zł. Zarówno męskie, jak i damskie skarpety właśnie są w tej cenie oraz kupiłam dwie
pary takich znacznie grubszych, szarych w białe groszki, również złoty 99. Znalazłam również skarpetki w takim trzypaku, w różne paseczki w różnych kolorach i one wcześniej kosztowały 14,99, a mnie udało kupić się za 9,99 i kupiłam również skarpetki dla mojego taty, również trzypak i tu mamy cenę 12,99. Jeśli chodzi o skarpetki z Kika, to byłoby wszystko. Teraz pokażę Wam ozdoby. Kupiłam taki słoik ozdobny w takie srebrne gwiazdki. Na zakrętce mamy również gwiazdkę, a w środku wkładamy T-Lighta, który jest jakby podwieszony w tym słoiku i to tak naprawdę najbardziej spodobało mi się właśnie w tej ozdobie. Ten słoik kosztował 8,99 i coś, co widziałam wcześniej gdzieś chyba w internecie, a w naszym Kiku tego nie było i właśnie w dniu wczorajszym, kiedy byłam, patrzę, jest, kupuję. Kosztowało to 12,99 i to jest taki talerzyk ceramiczny z choineczką. Chyba była jeszcze opcja z Mikołajem, już teraz nie pamiętam, co to było. Natomiast mnie zależało na choineczce. Myślę, że na tym talerzyku fajnie będą wyglądać na przykład jakieś ciasteczka lub orzechy, może mandarynki, no zobaczymy, ale myślę, że bardzo ładnie to wygląda i 12,99 to wcale nie jest tak dużo. I ostatnia rzecz z Kika to jest coś, co chciałam sobie kupić chyba już od 2 lat, natomiast jeśli chodzi o ceramikę, to ona stosunkowo niedawno pojawiła się w naszym Kiku, więc jak zobaczyłam, że jest w sprzedaży, to już pomyślałam sobie, że tym razem muszę już to kupić. Kosztowało to 8,99, a jest to taki ogromny kubek z takim naprawdę bardzo długim i szerokim uchwytem. Bardzo ładnie to wygląda i tak jak mówię, polowałam na ten kubek chyba już, nie wiem, z 2 lata. Moi drodzy, i to byłyby wszystkie moje wczorajsze zakupy, z których jestem bardzo zadowolona. Ja tymczasem uciekam teraz dalej sprzątać, bo jak wiecie, w dniu jutrzejszym wyjeżdżam do moich rodziców i naprawdę mam jeszcze sporo pracy. Później pokażę Wam ozdoby świąteczne, które wyciągnęłam ze strychu i tak jak Wam mówiłam, będę segregować. Chciałam Wam również pokazać serwetkę, którą w dniu dzisiejszym wyprasowałam i położyłam tutaj na stole. A ci, którzy nie oglądali mojego filmiku z Whole Home Decor, to ten słomiany kozioł jest z Julii i kosztował 8 zł. I chciałam Wam również pokazać tą poduszkę, którą kupiłam ostatnio będąc w Lumpeksie i zapłaciłam za nią 12 zł. Wyprałam ją, schła chyba 2 czy 3 dni, natomiast myślę, że na tej kanapie tutaj właśnie z Ikei wygląda naprawdę całkiem fajnie, a poduszki obok są z poszewkami z Biedronki, natomiast te poszewki kupiłam albo rok temu, albo 2 lata temu i żałuję, że w tym roku Biedronka wypuściła tak słabe jak jakości poszewki, bo nie kupiłam tak naprawdę żadnej, a cieszę się, że mam jeszcze te z poprzednich lat. No i moi kochani, ja tu gadu, a kartony czekają, żeby zajrzeć do nich i posegregować, co zostaje w tym roku do dekoracji, a co wraca na strych, więc za chwilę do Was wracam. W pierwszym kartonie, moi drodzy, oprócz takich metalowych reniferów, które kupiłam kiedyś w Kauflandzie i szczerze Wam powiem, że chyba w tym roku ich nie będę wystawiać, bo one mi nie będą chyba do wszystkiego pasować, to znalazłam coś, co kupiłam rok temu i to na pewno będzie wystawione, bo to uważam, że jest bardzo ładne i myślę, że będzie pasować do obrusiku oraz poszewek, które mam w dużym pokoju, więc te na pewno zostaną. I tutaj mam cały karton szyszek, które w tamtym roku używałam do wykonania dekoracji właśnie z szyszek i nagrałam również z tymi szyszkami filmik z tą dekoracją. Jeśli go nie widzieliście, to ja Wam go podlinkuję i będziecie mogli sobie go zobaczyć. Natomiast tu mam też takie choineczki, które zawsze u nas stały przy telewizorze, natomiast my mamy teraz znacznie większy telewizor, więc no, mogą nie wyglądać tak efektownie, jak wyglądały wcześniej. I słuchajcie, cóż ja tu jeszcze mam? Wiem, co mam, słuchajcie. I to jest w ogóle hicior. To jest coś, zaraz Wam pokażę. To jest coś, co dostałam od mojej mamy w tamtym roku. Kosztowało to 29 zł i moja mama tego nie kupiła na żadnej promocji w Home & You, tylko po prostu kupiła to za taką cenę, za jaką było. I tak naprawdę kupiła mi to tylko i wyłącznie dlatego, że któregoś razu po prostu przed świętami przechodziliśmy koło Home & You i ja po prostu zwróciłam uwagę na tą choineczkę i mama mówi, a to choć wyjdziemy, to ja Ci ją kupię. Ja mówię, że nie, daj spokój, mówię, gdzie tam taką choinkę za 30 zł
odpuść sobie w ogóle, mówię, nie kupujmy tego, szkoda wydawać pieniądze. Ale moja mama jest taka, że jak nie daj Boże, ktoś powie, że coś mu się podobało i nawet gdybyście tylko pomyśleli sobie o tym przez chwilę, to moja mama pójdzie i to kupi, słuchajcie. I faktycznie moja mama przyjeżdża i przywiozła mi tą choinkę i kupiła ją w zupełnie innym dniu niż my byliśmy, więc to jest taka moja ceramiczna choineczka z dzwoneczkami, no i ona na pewno będzie stała koło, myślę, koło telewizora, więc tutaj to sobie włożę, tutaj włożę też te reniefery i przechodzimy do kolejnego kartonika, ja muszę Was przystawić. I w tym kartoniku mam taką gwiazdę, którą kupiłam w Kiku na wyprzedaży. O tej wyprzedaży powiem Wam na samym końcu, jak już Wam wszystko pokażę. Natomiast to jest bardzo podobna gwiazda do tej, którą Wam pokazywałam właśnie ostatnio w Hall Home Decor. Tylko tamta jest po prostu z Biedronki i jest po prostu znacznie większa. O, może tak. I co? O, właśnie nie chcę Wam pokazywać na razie cen, dlatego że chcę Wam o tym powiedzieć na końcu. Tutaj mam też bombki, które kupiliśmy w Obi. I w tamtym roku właśnie w takich kolorach mieliśmy szyszkę. Boże, co ja mówię? Choinkę. I myślę, że w tym roku też te bombki powiesimy, więc je zostawiam. I tutaj mamy różnego rodzaju lampki, które były chyba na choince. I widzę, że tutaj są również, o, tu są wszystkie ozdoby, które były w tamtym roku na choince, czyli różnego rodzaju kokardki, filcowe ozdoby, jakieś takie styropianowe renifery. I tu mam właśnie też ptaszki, które Wam dzisiaj pokazywałam, że kupiłam sobie w Pepco. Tutaj będę miała kolejne, mam białego i mam takiego buraczkowego. O, nie wiem, jak Wy to widzicie, jak ten mój aparat kolor Wam pokażę. Natomiast przechodzimy do kolejnego, największego kartonika. Muszę sobie Was tutaj poprawić i moi drodzy, już Wam pokazuję. Tu jest jedna rzecz, o której Wam za chwilę powiem. Tutaj jest taki świecznik, który kupiłam w Lumpeksie. Tutaj wkładamy T-Lighta do środka, ale kupiłam go już naprawdę kilka lat temu, więc nie wiem, czy będę go w tym roku wystawiać, bo on tak naprawdę nie do wszystkiego będzie mi pasował. Natomiast odłożę go sobie tutaj do kartonika. Tu mam taką ozdobę, która była kupiona chyba bodajże, widzicie, wszystko to jest poplątane, była kupiona, Boże, jak to odplątać? Nie wiem. Nie jestem dobra w odplątywaniu. No dobra, nieważne. To po prostu jest taka długa ozdoba, którą się wiesza na drzwiach, ale z racji tego, że my mamy takie drzwi, że tam się nie da nic przyczepić, to po prostu będę musiała to odłożyć. Tu mam kolejną jakąś taką choineczkę, którą Wam przed chwilą pokazywałam. To jest kolejna ozdoba, której Wam nigdy wcześniej nie pokazywałam, chociaż pokazywałam różne rzeczy z Lumpeksu, ale to jest taki Mikołaj, który jest również taką jakby lampką, co ja gadam, świecznikiem. I z tyłu ma tutaj taką dziurę, nie wiem, czy ona taka powinna być, czy ona tutaj coś odpadło, nie wiem, tak mi się wydaje, że chyba czegoś tu brakuje. Natomiast też kosztował jakieś grosze, ale już go bardzo dawno kupiłam, już jest tak zniszczony, że tak naprawdę nie wiem, czy go zostawię, czy go po prostu wyrzucę, zobaczymy. Następna rzecz to jest taka lalka, ale to nie jest jakaś ozdoba świąteczna. Tu jest taka, wiecie, do tego już mega zdezelowana świeczka. Będę musiała to chyba oskrobać, albo nie wiem, czy to... Nie wiem, chyba się będę musiała tego pozbyć, bo mam z tą rzeczą niezbyt miłe wspomnienia. I tak szczerze Wam powiem, nie wiem, dlaczego to trzymam, ale nie będę o tym mówić, bo szkoda na to czasu. I tutaj w tym kartonie, co mamy, słuchajcie, żeby nie było za mało szyszek, są i kolejne szyszki, są kolejne srebrne renifery, są dzwoneczki, o, dzwoneczki. I słuchajcie, jest coś, z czego nie jestem zadowolona, a jest to oczywiście mnóstwo innych ozdób. To jest renifer, którego w tamtym roku kupiłam, Boże, w Kiku. I to jest jeden z takich zakupów, które tak naprawdę no w ogóle mnie nie cieszą, chociaż wtedy mi się wydawało, jak kupowałam, że jest ok, ale nie jest ok. No więc patrzymy, co jest pod spodem. O matko boska.
stary wieniec jak świat, którego się sypie i nie wiem, chyba będę musiała go się pozbyć, bo naprawdę jest fatalny. Po prostu już widzicie, tu już wszystko poodpadało, chyba że sobie zostawię jakieś ozdoby i sama stworzę po prostu jakiś taki ozdobny wieniec. Te ozdoby mieliśmy wcześniej też na drzwiach, no ale nie wiem, czy będę to w tym roku wieszała. Cóż tu jeszcze dalej jest? W kolejnej reklamówce są kolejne lampki. O, już wiem, co tutaj znalazłam. Znalazłam kolejną gwiazdę z Kika, ale o tym za chwilę. I znalazłam moje rogi renifera. To czy rogi? Opaska. Może w jakimś filmiku z tym wystąpię. Co wy na ten temat myślicie? Oczywiście. Ja nie żartuję. I tego szukałam właśnie, więc jeśli to będzie działało, to będzie stało tak jak zawsze co roku na oknie w kuchni. I sami widzicie, ile tu jest jeszcze różnego rodzaju... O, to jest coś, co dostałam kiedyś od Angeliki. Angelika kiedyś nagrywała filmiki i to wisiało zawsze u nas właśnie w tym pokoju, tutaj pod tym żyrandolem i naprawdę pięknie to wyglądało, tylko trzeba to po prostu tutaj poodplątywać. No ale jest to bardzo ładne, więc to na pewno też wyciągnę. I słuchajcie, zobaczcie, ale ja mam w każdym woreczku zapakowane różnego rodzaju lampki. I tu na samym dole mam jeszcze ozdoby filcowe, które też wieszam na choinkę. Natomiast nie wiem, czy w tym roku będę je wieszać, dlatego że, tak jak mówię, raczej chciałabym, żeby była ta choinka w takich bardziej stonowanych kolorach. Tu mam moje tuchy. Kiedyś, jak lubiłam mieć choinkę taką, wiecie, na bogato, kolorową, to wieszałam po prostu wszystko. Tu mam jeszcze jakieś dodatkowe bombki, ale też ich chyba nie będę wieszać. Moi drodzy, a i wiem, co jeszcze mam. Co jeszcze byłam zawsze bardzo dużo, to są różnego rodzaju ozdoby do doniczek, moi drodzy. Więcej wam już tego nie będę tutaj pokazywać, bo tutaj nic takiego ciekawego już nie ma. Tak czy inaczej, ja za chwilę się wam pokażę i powiem wam a propos rzeczy sprzedawanych na promocji właśnie takich świątecznych. Jestem już po drugiej stronie, moi drodzy, i będę starała się mówić szybko, dlatego że jest już bardzo późno i chciałabym wam pokazać, która jest godzina. Jest godzina 23:23. O, fajna godzina. I słuchajcie, ja nie jestem jeszcze spakowana, mimo tego, że zrobiłam wszystko z listy, którą sobie wczoraj przygotowałam. Praktycznie wszystko zrobiłam, natomiast nie jestem jeszcze spakowana i no i muszę jeszcze, wiadomo, te wszystkie rzeczy tutaj, ozdoby ogarnąć. Natomiast może nie powiem niczego odkrywczego, natomiast kiedyś ktoś mi powiedział, że najlepsze przeceny, jeśli chodzi o ozdoby, są w Jisku. Jisk, tak się chyba nazywa ten sklep, które są już w Wigilię. Ja w Wigilię nigdy nie byłam w tego typu sklepie, no bo wiadomo, że w Wigilię mam zupełnie coś innego na głowie, natomiast w tamtym roku na pewno skorzystałam z fajnych promocji, które są w Kiku. Kik ma taką fajną promocję, dlatego, znaczy promocję, wyprzedaż rzeczy takich świątecznych, dlatego, że do ostatniego momentu, kiedy dana rzecz jest przeceniana, ona ostatnią cenę, jaką ma, to jest 40 groszy i mnie w tamtym roku udało się kupić między innymi lampę taką bardzo podobną do tej, którą mam z Biedronki, tylko ta jest znacznie mniejsza, ta jest również zasilana na baterię i pierwsza cena to była 12,99, później druga cena to jest 8,99, trzecia cena tej lampy to była 4 zł i za cenę, za którą kupiłam tą lampkę, to było 2 zł, więc słuchajcie, naprawdę niewiele. I druga rzecz, którą kupiłam w Kiku, pierwsza cena to 5,99, to jest najzwyklejsza łańcuch świetny, jest 10 lampek zasilane do prądu i tak jak powiedziałam, pierwsza cena 5,99, później 4 zł, 2 zł i 40 groszy za takie lampki, więc naprawdę bardzo, bardzo mało. I na pewno w tym roku Kika też odwiedzę. Tak czy inaczej, moi drodzy, będę się już z wami żegnać, bo widzę, że mi tutaj bateria miga, a nie chciałabym, żeby mnie tutaj rozłączyło teraz z wami. Muszę tutaj teraz to wszystko ogarnąć, idę się pakować i jutro koło godziny 11 jadę do rodziców, no i oczywiście zabieram was ze sobą. Dziękuję wam, że po raz kolejny mnie oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Pa, pa.